Combatant 3 versus Rinsler. You gotta be kidding me. Is that even legal? Jak już zrozumiałeś, w tym filmie porównamy ludzi ze zwierzętami i spróbujemy dowiedzieć się, czy człowiek jest naprawdę koroną stworzenia i czy naprawdę tak przewyższa zwierzęta. Najpierw zobaczmy, w czym zwierzęta są lepsze od nas, a na końcu, w czym ludzie przewyższają zwierzęta. Niektóre informacje nie będą dla ciebie nowe, ale myślę, że mimo wszystko uda mi się zaskoczyć czymś. Gdzieś siedzi mucha, próbujesz ją zabić. Twój cios trwał mniej niż sekundę, ale mucha zdołała to zauważyć, zreagować, zrozumieć, że musi odlatać, zacząć trepotać skrzydłami i odlecieć wystarczająco daleko, aby cios nie zabił. Jak udaje jej się to wszystko zrobić tak szybko? A wszystko dlatego, że postrzega czas w inny sposób. Twój cios dla niej był jak w slow-mo. Dla muchy czas leci około 5 razy wolniej niż dla nas. Jeśli włączymy i wyłączymy żarówkę, musimy ją włączyć około 60 razy w ciągu sekundy, a wtedy wydaje się nam, że żarówka jest stale włączona, nie zauważamy żadnych wyłączeń. Dla muchy musimy zrobić to samo ponad 250 razy w sekundę. Postrzeganie czasu zależy od tego, jak szybko układ nerwowy przetwarza informacje sensoryczne i my przegrywamy pod tym względem większości zwierząt, ponieważ prawie dla wszystkich zwierząt czas leci wolniejszy niż dla nas. Oznacza to, że mając taką samą szybkość przetwarzania informacji jak mucha, będziemy mogli myśleć i reagować 5 razy szybciej niż teraz. Całkiem dobrze. Zasadniczo dla wszystkich zwierząt małych rozmiarów i żyjących przez krótki okres, czas jest wolniejszy niż dla nas. Dla kotów, psów, much, myszy, węży, więc mają bardzo szybką reakcję. Nawiasem mówiąc, dla żółwia trzeba włączyć żarówkę około 15 razy w sekundę. To znaczy czas dla niego leci w 4 razy szybciej, ale ten żółw może żyć w 4 razy dłużej niż ludzie. To, nawiasem mówiąc, kolejna porażka ludzi, ponieważ niektóre rodzaje zwierząt żyją znacznie dłużej za nas. Setki, tysiące, dziesiątki tysięcy lat, a niektóre zwierzęta w idealnych warunkach bez chorób i drapieżników mogą żyć wiecznie. Po 75 latach ludzie mają szansę zachorować na raka około 25%. Około 10 milionów ludzi pada ofiarą raka w ciągu roku. Komórki w organizmie są stale zastępowane nowymi. Praktycznie nie ma komórek w twoim ciele, które były 10 lat temu. A rak to niekontrolowany proces podziału komórek, ale niektórym zwierzątom udało się niemal pokonać raka i cierpią na niego znacznie rzadziej niż ludzie. Na przykład słonie lub wieloryby mają bardzo dużą liczbę komórek w ciele, ale chorują znacznie rzadziej niż ludzie, ponieważ ewolucja obdarzyła ich specjalnymi genami, które pozwalają im rzadziej chorować na raka. A golec piaskowy prawie w ogóle nie choruje na raka. Jest również niewrażliwy na oparzenie termiczne i chemiczne i może żyć w warunkach niskiej zawartości tlenu, w których człowiek nie wytrzyma i godziny. A co ze wzrokiem, słuchem i węchem? Zacznijmy od ostrości wzroku. Siatkówka ptaków drapieżnych charakteryzuje się dużą gęstością receptorów na milimetr kwadratowy, co określa stopień ostrości wzroku. Im więcej receptorów, tym większa zdolność do rozróżniania poszczególnych obiektów na odległości. Ustyłka amerykańska widzi owada o długości 2 mm od szczytu 20-metrowego drzewa. Niektóre gryfy za różną informacją mają nawet 8-krotnie ostrzejszy wzrok i widzą tuszę kopytnego w odległości 4 km. A niektóre orły widzą ofiarę z wysokości 3 km. Człowiek może widzieć prawie w ciemności, gdy oświetlenie wynosi 1 lux. Kot może widzieć, kiedy oświetlenie wynosi 1/10 luxa. Wyrakowate widzą przy oświetleniu 1/1000 luxa. Żuk gnojowy do 1/10000 luxa. Niektóre pszczoły 63 milionowych luxa. Przybyszka amerykańska widzi praktycznie pojedyncze fotony. Ma prawdopodobnie najlepsze widzenie w ciemności. Można dodać dużo więcej o kącie widzenia, odróżnianiu kolorów itd. Ale sens jest taki, że człowiek nie posiada najlepszy wzrok, chociaż i całkiem dobry.
Myślę, że nikomu nie jest tajemnicą, że ostrość słyszenia wielu zwierząt jest wielokrotnie większa niż u ludzi. Niektóre zwierzęta są w stanie słyszeć dźwięki z odległości kilkudziesięciu kilometrów, gdy człowiek słyszy te same dźwięki z odległości do jednego kilometra. Delfiny, słonie, nietoperze, pęki, a nawet ćmy. Ponadto słyszą w znacznie szerszym zakresie. Jeśli człowiek słyszy do 23 tysięcy herców, to niektóre zwierzęta do 300 tysięcy herców. Przy okazji, przygotowując materiał do filmu, w jednym z artykułów znalazłem specjalną muzykę dla kotów. Zostawię link w opisie, możesz sprawdzić, jak to działa na kotków. Zwracamy się do zmysłu węchu. Jeśli w nosie człowieka znajduje się około 6 milionów komórek węchowych, to pies ma około 225 milionów. A specjalnie wyszkolone świnie i psy są w stanie znaleźć trufle pod ziemią na głębokości 20 metrów. Podoba mi się również zabawny fakt, że specjalnie wyszkolone psy graniczne znajdują ukryte pieniądze w bagażu lub na ciele człowieka i informują Straż Graniczną o tym, jeśli kwota przekracza 10 tysięcy dolarów, ponieważ ponad 10 tysięcy dolarów musi zostać zadeklarowane, jeśli przewozisz tyle za granicę. Kolejny zabawny fakt. Czasami ludzie liżą palec, aby określić kierunek wiatru. A psy mają stale wilgotny nos, co pozwala im dobrze określić miejsce, z którego pochodzi zapach. Niedźwiedzie polarne mogą wyczuć partnera w odległości 30 km. Rekiny są w stanie uchwycić zapach krwi rozcieńczonej w stosunku 1 do miliona. To znaczy, jeśli łyżeczka krwi zostanie rozcieńczona w basenie, rekin poczuje zapach krwi. Dla człowieka coś podobne to tylko rodzaj superzdolności, nie inaczej. Ale zwierzęta mają wiele umiejętności, które mogłyby nadać człowieku superzdolności i pozwolić im chronić swoje życie w niebezpiecznych sytuacjach. A co my możemy zrobić gołymi rękami, nawet stosunkowo małym drapieżnikom? Czy chciałbyś uderzyć prądem wroga, gdybyś był w niebezpieczeństwie? To właśnie mogą zrobić niektóre płaszczki i węgorze elektryczne. Chociaż w takiej sytuacji ludzie musieliby dotknąć wroga, ponieważ powietrze nie przewodzi elektrykę. Woda również nie przewodzi, ale czysta woda destylowana jest rzadko spotkana w naturze. W rzekach i oceanach znajduje się wiele różnych minerałów i zanieczyszczeń, dlatego taka woda dobrze przewodzi elektrykę. Może chciałbyś wyciągnąć pazury w niebezpiecznych sytuacjach? Ropucha Trichobatrachtus robustus może to zrobić. Wyciąga ostre pazury z łap, co pomaga im chronić życie w niebezpiecznych sytuacjach. A może chciałbyś połączyć się ze środowiskiem, jak robią to niektóre gatunki ośmiornic? Zobacz, jak sprytnie z tego korzystają. I nawet mogą naśladować zachowanie innych zwierząt. A może chcesz wydawać falę dźwiękową z ręki, która zabija wrogów? Dokładnie tak może zrobić krewetka Alphaidae. Ma dużą szczypcę i wystrzeliwuje z niej potężną falą dźwiękową, która może zabijać ofiary lub bronić się przed wrogami. A może chcesz wspiąć się na mury lub biegać po wodzie, chronić się przed truciznami i promieniowaniem, lub przywrócić swoje kończyny? Istnieje wiele innych niezwykłych superzdolności zwierząt, ale człowiek przegrywa zwierzętom nawet w najbardziej zwykłych dla niego sprawach. Na przykład biegamy bardzo wolno w porównaniu ze zwierzętami. Pływamy też bardzo powoli. Nasze skoki bardzo krótkie, jesteśmy bardzo słabi. Najsilniejszym zwierzęcem jest rogatyniec nosorożec, który może nosić ładunek w 850 razy większy niż jego własny ciężar. Ludzie, posiadacze rekordów, tylko w 3 razy większy ciężar w stosunku do własnego. Nawiasem mówiąc, niedawno znalazłem takiego na chodniku. Oni lecą na sztuczne źródła światła. Odniosłem go na trawę do drzewa, aby nie został zmarzdżony ludźmi lub samochodem. Zachęcam robić tak samo, on nie zaszkodzi ci, ale uważaj, mogą mieć kleszcze gamazowe, które mogą cię ugryźć i spowodować podrażenie skóry. Mimo wszystko, człowiek ma też coś do zaoferowania zwierzętom. Czym jest człowiek lepszy od innych? Mamy wyjątkową umiejętność. Chodzenie w pozycji pionowej. Wraz z tym i innymi cechami, człowiek może rzucać przedmiotami dalej niż jakiekolwiek inne zwierzę i robić to niezwykle dokładnie. Ponadto jesteśmy najtrwalszymi stworzeniami w wyścigu długodystansowym. Każde inne zwierzę szybko się zmęczy i przegrzeje, a nasze ciało bez włosów i najbardziej intensywne pocienie się wśród innych stworzeń, a także poruszanie się na dwóch nogach, pozwoli nam wygrać dowolne zwierzę w zabiegach wyścigowych na duże odległości. Nawiasem mówiąc, niektóre plemiona w Afryce wykorzystują tę umiejętność w ciekawy sposób.
Biegają za antylopą przez kilka dni, dopóki ona nie zmęczy się i nie upadnie bez siły, po czym mogą łatwo podejść i zakończyć ją. Chociaż to wszystko daje nam takie możliwości, ale z kolei jest obarczone innymi problemami. Z powodu chodzenia w pionowej pozycji możemy doświadczyć przemieszczenie krążka międzykręgowego, uszczypniętych nerwów, zapalenie korzonków nerwowych, nieprawidłowej postawy, żylaków w nogach, płaskich stóp, wypadanie narządu miednicy, wypadnięcia odbytnicy i macicy oraz bardzo trudnego procesu porodowego. Gorszy poród chyba tylko u hieny. Nie oglądajcie, nie polecam. Ponadto jesteśmy daleko od najdoskonalszej szczeki. Warto przynajmniej pamiętać zęby mądrości. Nie wytwarzamy witaminy C w organizmie. Z powodu rozwoju aparatu mowy nie możemy zarówno oddychać, jak i jeść. Dlatego możemy udławić się i tak dalej. Problem bardzo duży. I tak dotarliśmy do najważniejszej rzeczy. Intelektu. Ogólnie trudno jest określić, czym jest intelekt, więc będę ogólnie mówił o aktywności umysłowej. Niewątpliwie mamy najbardziej rozwiniętą inteligencję w prawie wszystkich rodzajach działalności umysłowej. Spójrz na tych małych głupców. Co oni robią? Ale są głupi. Szympansy wygrywają człowieka w teście pamięci krótkiej, pamiętając sekwencję liczb w czasie krótszym niż sekunda. Człowiek nie ma nawet czasu, aby biegać oczami po liczbach w tym czasie, podczas gdy szympansy już wykonali zadanie. Nawet specjalnie wyszkoleni ludzie nie mogą pokonać szympansów. Popielata orzechówka ukrywa do 100 tysięcy nasion na zimę i pamięta położenie skrytek nasiennych na ogromnym obszarze. Znajduje je nawet pod warstwą śniegu. Ten bonobo rozumie język angielski, wyraźnie spełnia prośby. Pracownik prosi o podanie piłki, włożyć klucze do lodówki, zdjąć jej but, a maska jest tutaj tylko po to, by nie podawać wskazówek skrytych. Oprócz zrozumienia języka, może również komunikować się za pomocą klawiatury. Grzyby nie są tak naprawdę zwierzętami, a mianowicie w ogóle nie są zwierzętami. Ale chcę podzielić się ich niesamowitymi zdolnościami. Fusarium policefalum może przejść przez labirynty, zawsze wybierając najkrótszą drogę i bez względu na to, jak trudny jest taki labirynt, mogą łatwo otworzyć złożone konstrukcje inżynierskie, takie jak tokijskie metro. Sposobny na znalezienie najbliższej i optymalnej drogi do stacji, jeśli modelu metra w miejscu stacji umieścić jedzenie tych grzybów. Dlatego pomagają inżynierom budować takie budowy, a nawet sterować robotami. Istnieje wiele innych przykładów niesamowitych zdolności umysłowych zwierząt. Mogą myśleć logicznie, mają własną moralność, mają rytuały i podobieństwo religii, mają swój własny język i wiele więcej. Ten temat jest wart oddzielnego filmu, ale ważne jest, aby po prostu zrozumieć, że nawet w naszej głównej charakterystyce, inteligencji, czasem nawet tutaj możemy przegrać niektórym zwierzątom i w niektórych sytuacjach, więc... Wniosek z tego wszystkiego jest następujący. Człowiek nie jest koroną stworzenia. Każdy rodzaj istot żywych jest na swój sposób dobry i wyjątkowy w czymś. Oczywiście, nasz rozwinięty intelekt pozwala nam teraz dominować na planecie i tworzyć wszystko, czego potrzebujemy, zastępując niedostępne umiejętności różnymi technologiami. Ale z biologicznego punktu widzenia najważniejszą rzeczą dla wszystkich żywych istot jest zachowanie tego życia i kontynuacja gatunku. Dlatego po niektórych globalnych kataklizmach, jak na przykład asteroida, wojna nuklearna, superwirus, superwulkan i tak dalej, ludzie raczej nie przeżyją, ale miliony innych gatunków spokojnie to zrobią, stając się następnym dominującym gatunkiem na naszej planecie. Ale my pretendujemy na to, żeby utrzymywać tą dominującą pozycję, zapobiegać kataklizmom, podbijać inne planety i stać się cywilizacją wieloplanetarną, odkryć wszystkie tajemnice wszechświata, pokonać choroby i chronić nasz gatunek przez dziesiątki miliardów lat. I ja mam nadzieję i wierzę w ludzkość i spodziewam się na to wszystko w przyszłości, dzięki rozwiniętemu intelektowi naszej głównej zdolności. Ubi Concordia, ibi Victoria.